Ja chciałem powiedzieć parę słów o swoim dziadku, bo dziadek o armii Hallera to wspominał najczęściej, jak były jakieś imieniny, chrzciny, urodziny, cokolwiek, to on się po prostu opowiadał historię, którą przeżył i to, co przeżył. Gro ludzi, znaczy się rodziny, nie wierzyło mu, bo był trochę taki bajkopisarz, można powiedzieć. I ten urodził, przedstawię zarys, krótki zarys, urodził się w Ciświcy. Obecnie to jest już dzielnica Jarocina. Pierwszego czerwca w 1893 roku. Tam skończył szkołę elementarną. Następnie pracował jako pracownik kolejowy w Jarocinie, gdzie jak wybuchła pierwsza wojna światowa w 1914 roku, dostał się do armii, do 28 pułku piechoty pruskiej. Został wysyłany na front francuski. Konkretnie praktycznie największą bitwą, która była w II wojnie światowej pod Samną, rzeką Samną, gdzie zginęło około 1 200 000 ogólnie razem żołnierzy i niemieckich, i angielskich, i francuskich. Tam w 1916 roku właśnie został ranny w prawą dłoń i to dosyć poważnie, bo przebywał w szpitalu około 2 miesięcy. W tym samym czasie dostał się do niewoli najpierw francuskiej, potem angielskiej. I w 1918 roku w grudniu, 12 grudnia, zgłosił się wcześniej ochotniczo do armii Hallera, ale tą datę ma wpisaną w książek z 12 grudnia 1918 roku. Z armią Hallera na pewno przejeżdżał przez Ostrów. Nie w pierwszym transporcie, ale na pewno w którymś transporcie kolejnym. Walczył na frontach ukraińskim. To, co mi zostało, to tylko zdjęcie, właśnie ostatnie zdjęcie przysłane ze Stanisławowa w mundurze właśnie armii Hallera. W niebieskim mundurze, w krogatywce. Zwolniony z wojska w 1919 w październiku i już w 1920 roku majów wziął ślub z Teklą Polerowicz w Magnuszewicach, to jest też koło Jarocina. Z Jarocina przenieśli się do Ostrowa, tu się urodził mój ojciec Stanisław Polerowicz w 1922 roku, następnie mieli drugiego syna w 1925 się urodził i córkę, która się urodziła w 1927. Został pochowany, zmarł w 1961 i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Bema. Co można powiedzieć, takie ciekawostek, właśnie mówiłem, że tak dziadek opowiadał, więc opowiadał właśnie w tych okopach, co się działo. To było, tak jak pani Donata wspomniała, to były tragedie. Nie do opisania, my sobie dzisiaj nie potrafimy tego wyobrazić, ale w takich okopach, gdzie pada, mundury przemoczone, gdzie nie ma prysznica, wody, gdzie są szczury, gdzie rozkładające się trupy, człowiek się poci, lato, nie lato. Więc to była gehenna. To też opowiadał i opowiadał właśnie taką ciekawostkę, którą mu nikt nie wierzył, a udokumentowane jest to, że była to prawda. Mówił, że walczył z Hitlerem w jednych okopach, to znaczy przebywał. Bo Hitler był w pułku bawarskim, a dziadek był w pułku pruskim, ale obydwa pułki walczyły pod Samną i mogło się tak zdarzyć, że spotkali się w którymś okopem. Ale to jest tylko opowiadanie. Na tym bym skończył.